Was o poranku 9 lutego w niedzielę. Jest wspaniały dzień, który dał nam Pan, aż mi się chce tutaj zaśpiewać taką znaną pieśń. Dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest dzień, który dał nam pan, który dał nam pan. Weselmy się, weselmy się i radujmy się w nim, i radujmy się w nim. Dzisiaj jest dzień, który dał nam pan, weselmy się i radujmy się w nim. Dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest dzień, który dał nam pan. Tak spontanicznie jakoś wzięło, żeby to zaśpiewać, ale co ciekawe, słuchajcie, ten, ta pieśń, która tam z początków lat 70. tych prawdopodobnie pochodzi, jest na bazie Psalmu 118. I jest taki specyficzny werset, w którym właśnie czytamy te słowa, żeby się weselić. Posłuchajcie, to jest 23 24 werset. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana się to stało i to jest cudowne w oczach naszych. Oto dzień, który Pan uczynił: weselmy się i radujmy się w nim. Czyli ta pieśń mówi na temat Jezusa Chrystusa, mówi o dniu, w którym mamy się radować. Tym dniem jest ten, w którym Jezus oddał swoje życie za nasze grzechy. Kiedy śpiewamy tę pieśń, cieszymy się ze zbawienia, cieszymy się z dnia, w którym Bóg darował nam wolność, darował nam nasze długi, nasze grzechy. To jest niesamowite, ale ten psalm łącznie z następnymi był śpiewany podczas Paschy, gdzie Izraelici przypominali sobie, jak wyszli z Egiptu, kiedy zaczęli iść w kierunku Ziemi Obiecanej. To też jest moment dla nas radosny, kiedy zyskujemy zbawienie w Jezusie Chrystusie i wychodzimy z Egiptu, z niewoli, grzechu i zaczynamy żyć w Jego Królestwie. Zmierzamy ku Ziemi Obiecanej, wchodzimy do niej przez Ducha Świętego i możemy już teraz. Z Bogiem żyć, czerpać z tego, co on dla nas zrobił, już mieć przedsmak tych przyszłych cudownych rzeczy, które będą się działy, kiedy będziemy już całkowicie uwolnieni od wszystkiego, co robił diabeł. Tak więc, śpiewając tą pieśń, ciesząc się, w sumie to powinna być pieśń, którą każdego dnia śpiewamy. Każdego dnia powinniśmy cieszyć się ze zbawienia. Każdego dnia powinniśmy rozmyślać na tym, co zrobił Jezus Chrystus dla nas. Rozmyślać, czytać w piśmie świętym te fragmenty. W których Jezus był ukrzyżowany, później, kiedy zmartwychwstał. Ja Wam powiem, że przez wiele lat unikałam tych fragmentów, bo one są drastyczne, one są nieprzyjemne. Tam Jezus cierpi, tam jest dużo takiej ciemności. Widać, jak ta ciemność napiera na Jezusa, kiedy ta nienawiść ludzka potęguje każdego dnia, aż w końcu uderza i kruszy jego życie. Ale z drugiej strony. Te nieprzyjemne momenty z życia Jezusa gwarantują życie mi. I pojawia się wtedy refleksja, pojawia się wdzięczność. Zaczynam rozumieć, kim jestem, rozumieć, z czego wyciągnął mnie Jezus i do jakiego życia mnie powołał. Dlatego warto jest rozmyślać o tym, co Bóg dla nas zrobił każdego dnia i cieszyć się. Tak więc te smutne rozdziały, one kończą się radością, bo kończą się zmartwychwstaniem. I triumfem Jezusa, jego słowami, dana mi jest wszelka moc na niebie i ziemi. Jezus zrobił coś dla nas. Umarł rzeczywiście. Jest to smutny moment, ale zaledwie trzy dni później Jezus z martwych I od tej pory zaczyna być ciąg dni, które są coraz lepsze, każdy dzień przynosi nowe objawienie, w każdym dniu możemy coraz mocniej doświadczać ducha świętego i przełomu w naszym życiu. Dlatego, kochani, cieszmy się i radujmy, naprawdę, bez względu na to, w jakiej z tej sytuacji każdy z nas ma trudne sytuacje, każdy z nas ma jakieś bóle, jakieś choroby, jakieś trudności w relacjach z innymi ludźmi, w pracy, może z sąsiadami, bez względu na to, co to jest, możemy cieszyć się z tego, że mamy Boga i to, co Bóg dla nas zrobił, jest pewne. Jest prawdziwe i jest rzeczywistością, w której możemy żyć już teraz. Tak więc, Boże, chcemy Ci dziękować przez imię Jezusa Chrystusa za to, co zrobiłeś dla nas. Chcemy Ci dziękować i wywyższać siebie za to, że Ty jesteś wspaniały, że Ty jesteś cudowny, Ty jesteś tym, który zagwarantował nam zbawienie. Chcemy Ci śpiewać, chcemy się radować wbrew wszystkiemu, wbrew wszystkim naszym wrogom. Chcemy śmiać się naszym wrogom prosto w twarz, bo wiemy, że Ty jesteś zwycięzcą i nas również umieszczasz. Takim miejscu zwycięstwa. Już teraz możemy tego doświadczać. Niech ten dzień będzie Tobie na chwałę spędzony. Niech ten dzień będzie radosnym dniem i będziemy się w nim cieszyć, brew wszystkiemu Tobie na chwałę. Ciebie wywyższając. Modlimy się o to wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, Życzę Wam błogosławionej niedzieli, żebyście dzisiaj rozwijali się duchowo, żebyście się delektowali Bożymi rzeczami, żebyście mieli pokój w sercach i niech Wasze relacje również doświadczają przełomów i zmiany i uzdrowienia. Błogosławię Was, do zobaczenia jutro samego rana. Widzimy się. papa. pa. pa.